Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie grałem na Liczes i niczego z Liczesa nie nagrywałem. Postanowiłem więc zagrać partię szachów szybkich z komentarzem. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeszcze nic nie zaplanowałem. Odpalam sobie gierkę, robię nową partię na 10 minut. Kolor będzie losowy. Ustawiłem przedział rankingowy. W moim rankingu dokładnie jest teraz 2473, więc albo taki ranking dostanę, albo o 500 oczek wyżej, czyli tutaj nie gram z nikim o niższym rankingu. Myślę, że to jest takie podejście dosyć istotne, żeby trenować szachy, żeby grać z zawodnikami silniejszymi od siebie lub równymi rankingowo. Oczywiście ranking nie jest super adekwatny do siły gry. Ale on oczywiście mniej więcej kategoryzuje nas w podobnym przedziale, właśnie poziomu szachowego. No więc w tym wypadku spokojnie szukam sobie zawodnika na 10 plus 0. No czasami jest tak, że znajdę kogoś szybko, czasami, jak widać, troszeczkę trzeba poczekać. No więc chwila cierpliwości, mam nadzieję, że ktoś się znajdzie. Powiem szczerze, że na przykład na czeskom znajduję trochę szybciej zawodnika. Aczkolwiek na 10 minut zawsze trochę trzeba poczekać na pewnym etapie rankingowym. No i dobra, w takim razie chwilę poczekamy. Wiem, że takie partie czy speedruny są przez Was oglądane chętnie, bo też jak piszecie mi w komentarzach często, to no po prostu się uczycie. Taki jest też tego cel. Ja w zasadzie lubię grać w szachy. Nie jest to gra na siłę, absolutnie. A jeżeli komuś moja gra pomaga, no to jestem tym bardziej usatysfakcjonowany. Więc dzięki z góry za wszelkie komentarze i podpowiedzi, tak naprawdę, bo to jest dla mnie też jakieś, jakiś punkt odniesienia, czy idziemy w dobrym kierunku. No dobra, cały czas czekamy tutaj na przeciwnika. Jeżeli to będzie trwało zbyt długo, pamiętajcie, że można sobie troszeczkę pasek przewinąć. Wiadomo, nie chcę się cały czas słuchać szachusia jak Dziągoli. A tak przy okazji, oczywiście, szachowo.pl. Mam tutaj współpracę z tym sklepem. Jeżeli ktoś robi zakupy, zapraszam serdecznie na kotrabatowy rabatowy pan Szachuś. Macie 10% zniżki. Bardzo solidna firma, ale to już myślę, że większość osób wie. Dzięki z góry. No i cóż, czekam cierpliwie. Tak, przy okazji jeszcze muszę powiedzieć, że Liczes bardzo ładnie się rozbudowuje jako platforma. Często też czytam pytania od was czy lepszy jest Liczes, czy lepszy jest Czeską według mnie. No i teraz mogę to odpowiedzieć. Myślę, że Liczes jest dla mnie osobiście lepszy z tego względu między innymi, bardzo szybko wyłapuje cheaterów. E, czyli jak ktoś oszukuje, no to liczę go automatycznie tam no, wyłapuje momentalnie niemalże. To jest super sprawa. Czeskom no, nie do końca chyba działa tak jak należy, chociaż też oczywiście wyłapuje, to jest tylko moje zdanie. E, turnieje zdecydowanie wolę grać na Liczecie, aczkolwiek ostatnio nie grałem, ale na Czeskomie również są spoko turnieje, tylko że kilka razy tam się zdarzyło, że jednak e, były jakieś zawiechy, jakieś przeciążenia. Turnieje czasem się odwoływały, a na liczesie się nigdy nie było tego problemu, i tu jest w ogóle szacun. Bardzo polecam tę platformę. Można oczywiście się tutaj sporo uczyć. Są zakładki, nauka, podstawy gry, ćwiczenia, opracowania można sobie robić, oczywiście. Znajdziemy sobie trenera. No dobra, ale mamy tutaj zawodnika. No ok, 2475. Posunięcie c4. Gramy skoczek f6. Posunięcie widzę na g3. Myślę, że gramy swoje, czyli g6, wszystko widać, wszystko widać. Goniec g2, goniec g7, robimy szybko ruszawę. No nie my na 10 minut, ale teoria mówi tutaj, dobra, jest ruch d3, nie będzie d4, czyli nie będzie królewsko-indyjskiej. Jak się zachować? No to gramy sobie posunięcie d6, czyli taki sam układ jak w królewsko-indyjskiej. O, no tym ruchem mnie nieco zaskoczył, ale przypuszczam, że chodzi o to, że jak zagram h6, on odejdzie, a potem machet c1. No dobra. Proszę bardzo, oczywiście, bicie byłoby na F6 fatalne. Gramy E5. Trzeba budować powoli centrum. E4 centrum przez przeciwnika również jest tutaj formułowane. Skoczek E2 prawdopodobnie będzie zagrane. No i teraz pytanie: jaki plan tutaj wybrać? C6 mi chodzi po głowie. takim ruch mi się podoba. Ja zagram skoczkiem na D7. C6 zdążę. Spróbuję po prostu wykorzystać fakt, że go nie stoi na D2. I zagrać skoczkiem na C5. Może Hetman C2. Tutaj B4, na to trzeba uważać. Czyli taki typowy schemat z królewsko-indyjskiej. I jeszcze będę musiał podeprzeć to ruchem A4, żeby właśnie takiemu posunięciu B4 zapobiec. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Ja przypuszczam, że. No, jak taki ruch zagram, to spoko. To wtedy zagram skoczkiem. No dobra, widzimy, że Goniec wrócił na swoją początkową pozycję. No to gramy A5 automatycznie i uważam, że stoję już bardzo fajnie. Znaczy, to nie jest oczywiście ani przegrana, ani wygrana z jednej i z drugiej strony. No zobaczcie, że Goniec stoi na C1. On nie ma roszady, A ja sobie, jak ruszę gońcem, a tak zrobię. Jestem po prostu, jakby powiedzieć, w tempach do przodu. Planuję Hetman C8. Król H2. No właśnie, bo może teraz warto zagrać. No właśnie, on będzie grał F4, zdecydowanie taki ruch go interesuje. Wydaje mi się, że posunięcie. No dobra, spróbuję zagrać trochę dziko. Niech będzie Hetman C8. Niech pójdzie król na H2. I może posunięcie takie, tylko on mi zagra tutaj. Czy Bicie wchodzi w grę? Nieco ryzykownie, ale podoba mi się to. Słuchajcie, zagram tak. Też chodzi o to, że jak on zagra tutaj, ja chcę to wybić. A potem przywalić może F5. Nie wiem, czy do końca dobrze myślę, ale tak spróbuję. Dobra, skoczek na D5. Tutaj grożą Widełki. Przypuszczam, że jak on tutaj wejdzie, to nic się złego nie stanie. Może król po prostu zagra sobie na H7. Wydaje mi się, że jest OK. Wejście skoczka nic nie daje, po prostu zagram Hetmanem, a potem C6 i tak go odpędzam. A właśnie, C6 teraz nie mogę zagrać, bo skoczek zagrywa na B6. No dobra, może w takim razie ruch F5. A może nie. W takim razie wracam Hetmanem do łask i zagrywam na D8, aby zagrać C6 z powrotem, żeby ten skoczek stąd sobie uciekł. Długo przeciwnik zwleka nad ruchem F4. 4. Więc F5 będę chciał sam zagrać. Jakby tak się udało zagrać, to w ogóle byłoby miodzio, ale to nie będzie takie proste. Przede wszystkim tego skoczka chcę stąd wypędzić. Taki jest mój mały plan w tej pozycji. I co zagra przeciwnik? Dobra, poszło D4. Ciekawe. Skoczek na E6. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Skoczek w centrum w ogóle bardzo dobrze kontroluje świetne pola, tutaj takie kluczowe w pozycji. No i teraz też ruch taki. Aha, już dostrzegam jedną rzecz. Jeżeli będzie bicie, bicie, jak będę chciał tak zagrać, to on ma skoczek na B6. Czasami też wieża A6 można by było spróbować zagrać, gdyż nie ma gońca tutaj ustawionego na tej diagonali, więc wieża A6 nie będzie się czuła skrępowana. A tutaj spokojnie możemy sobie poczekać. No i teraz, nawet taki ruch nie jest chyba straszny, bo tu wchodzę czy on mi za dużo tutaj zbija? To znaczy, zawsze też mam skoczek F6. A taki ruch może być już nieco osłabieniem. Ciekawe wtrącimy, wtrącimy C6, skoczek ucieknie i zaraz pomyślę, co zrobić, bo on raczej chyba nie ma wtrącenia. Nie, wtrącenia tu nie ma, bo ja biję tu, on bije tu, ja biję tu. Jest w porządku. Za dużo chyba też nie trzeba kalkulować. Na tym czasie oczywiście te partie nie są jakieś wybitnie mocne, ale też nie są aż takie słabe, uważam, bo co innego grać na jedną minutę, co mi się ostatnio zdarzyło przez ostatnie trzy dni, nie muszę się przyznać, że trochę się wciągnąłem w te bulety trochę zatęskniłem za taką szaloną gierką. No ale dobra, to już pomijając bulety. C6 odpędzamy skoczka. No i teraz pytanie: pytanie za 100 punktów, co dalej? No, liczę skoczek C3. No dobra, raczej bicie tu, ale z drugiej strony, jak odbije tu, on ma silne centrum w ogóle w tym momencie. No dobra, ale jak zagra tak to ja zawsze tak z koczkiem trzmychnę. F5. Chyba trzeba próbować odważnie pograć. Gramy odważnie, nie możemy sobie pozwolić w kaszę dmuchać. No w ogóle, te pionki, zobaczcie, jak to stoi. To szalenie bogata pozycja w centrum. Zwracać uwagę trzeba też na to, żebym tu niczego nie podstawił przypadkiem. Bicie, bicie. Raczej bym tak zrobił białymi. Raczej. A to też trzeba się zastanowić. Może Hetman D3 jest ciekawe. Z tym królem mogę oczywiście odejść, ewentualnie później skoczka przerzucić. Tutaj trzymam też hot, takie coś może powstać w sumie. Bicie pionkiem z F na E bicie i D5. O, właśnie, to może być nieco problematyczne, ale może nie do końca, bo skoczek G5 dużo jest ciekawych tutaj zagrań. No jak zbiję to skoczek raczej mi walnie. Taki ruch mnie bardziej teraz interesuje. Tutaj on bije. Bije, bije. Piony mi się wykrzaczą, ale on nie będzie miał czarnopolaka. Czy to będzie wystarczające? Nie wiem. Może jeszcze wtrącenie, ale tu mi wtrąci, tu, tu. Nie, nie podoba mi się. Dobra, skoczek C5, nie mam wyjścia. Podważamy punkt E4. No jak bicie oczywiście, to i goniec może sobie walnąć, i pionek. Aha, w zasadzie nie pionek, bo na D6 mi potem wisi tutaj. Pionek na D6, no zaraz po wybiciu biję gońcem i też jest OK. No bardzo bogata pozycja, bardzo bogata pozycja się zrobiła, muszę przyznać. Tutaj bardzo chciałbym teraz wybić na E4. Znaczy to mam w zamiarze. Pfu, w ogóle co za poza mega ciekawa. Dobra, poszło bicie, poszło bicie, uproszczenia się tutaj. No dobra, pionek musi wybić, aha chwila. Tutaj i tu goniec. Dobra, pionek musi wybić, tak? Pionek musi wybić. To musi, nie ma wyjścia. Białe mądrze to rozegrały. Chyba zagrały najlepszy ruch w pozycji, tak? Tak czuję. Podskórnie. Ale to zawsze te pozycje wymagają właśnie takich kalkulacji. Powiedzmy, niełatwe to są rzeczy. A. I co teraz tutaj? Czy bo chodzi o to, że jak on zbije mi teraz tu, a zbił, nie mogę zbić pionkiem. Bo wisi skoczek, więc muszę odbić końcem. Póki co to się trzyma. Teraz po tym ruchu mogę nawet zbić tym. Więc jest stoi z jednej strony na plus. Z drugiej strony jak zagra mi skoczkiem. To ja nie będę mógł walnąć na G3. W ogóle Hetman G5 też będzie bardzo ciekawe. Ale potem nie będę mógł odbić, bo pionkiem odbije. Hetman G5 wieża tutaj. O właśnie, Panie Królu, będę chyba na Króla tutaj sprytnie z jednej strony, ale mam chyba taki ruch. Mam wieża G8. Ten pionek mnie nie interesuje z uwagi na to, że trzaskam na G3. Wydaje mi się, że już zaczyna się robić ciekawie dla czarnych, mam nadzieję, bo bardzo mocno atakuje pionka dobra. Ten ruch widziałem, ale dlaczego nie mogę wziąć pionka? Czy coś się dzieje? Chyba nie. No, chyba nic się nie dzieje. Albo czegoś nie dostrzegam. Raczej tak trzeba. Tu jeszcze na e4 mam odskocznie i, i będzie związanie na skoczka. Chyba przeciwnik przeoczył. Tak, to już widać, że przeoczył. No dobrze, a teraz chyba mam zagranie. Tutaj nie, no skoczek z g3 tu skoczek zbija pionek, tu się otwiera ewentualnie też skoczek. No dobra, skoczek E4 raczej trzeba po wybiciu jeszcze chwilę się zastanowię, czy to bić, bić skoczkiem, czy skoczkiem raczej, skoczek do centrum. Nie muszę tutaj od razu na hura, ale bardzo kuszące jest też bicie pionkiem, bo wieża i tak odejdzie, a potem skoczek D3 naciskam tu, to ewentualnie będzie jedno wybicie, czy skoczek, czy Wieża. My się, wydaje mi się, że skoczek Jakoś tak intuicyjnie wydaje mi się, że skoczek Dobra, tu się trzyma Póki co Teraz pytanie, czy tutaj nie walnąć I wejść wieżą, wybije skoczek Nie, skoczek nie może, wybijemy sobie tutaj Na D5 Przeciwnik raczej musi wybić I wejdę sobie po prostu jeszcze wieżą Wprowadzę ostatnią figurę do gry No tutaj oczywiście muszę uważać Na tej diagonali B1, H7 Dobra, wieża C8 to taki ruch od razu z miejsca. Też trzeba patrzeć taktycznie troszeczkę na czas, jak to wygląda. Mam trochę przewagi, ale taki ruch raczej jest obowiązkowy. Dobra, mogę też tak zagrać, bo skoczek nie może się póki co ruszyć. Wydaje mi się, że to będzie ok. Nie widzę nic innego. Gram Hetmanem na G5. Chodzi o to, żeby wzmocnić atak. Nic póki co nie ma. A, a jeszcze taki ruch w ogóle był bardzo ciekawy. O, no to mam chyba tutaj podstawkę, co? Chyba jest podstawka, skoczek G3. Więc wieża musi odbić i odbijam. Dobra. Tu jak skoczek się ruszy, to będzie mat na H2. Czary mary. Um, dobra, wieża F1 broni, to widzę i teraz czy taki ruch nie działa? Hetman bije. Hetman bije, ale chyba jeszcze nie. Jak teraz? Um, bo jest bardzo dobrze w ogóle. Tak w ogóle można spróbować zagrać. Potem Hetman zbije, ja zbiję. Nie, nie, nie. Zaraz. Tak. Bicie. Bicie grozi mat. Ale on mi da szacha. Ja zagram tu, on mi da szacha. To chyba też jest dobre. I gram tu i wygrywam. Wydaje mi się, że to teraz wchodzi. Przeliczę jeszcze raz. Czyli goniec zagrywa na b5 tu jest bicie, raczej musi, bo wisi wieża zbijam i grożę matem na g2, on daje szacha ale ja mogę też odejść tak po prostu no dobra, to działa goniec b5 działa szacha żadnego nie ma no muszę przyznać, że ułożyło się tutaj to wyśmienicie on jak zbije, to bije po prostu na f4 jeszcze raz. To zwracam uwagę, szach nastąpi. Tu albo bicie to bez znaczenia dla mnie. Hetman raczej na d7. Z uwagi na to, że jeszcze są opcje, ale król h8 i h szach jeszcze może być. Ale to chwila. Hetman stanie na d7. Ja zagram tak. On mi zbije. Tu h i zbija. Nie, i nie zbija, bo cały czas tu na g2 wisi. To też nie będzie szacha żadnego. No dobra. Dobra, to się zgadza w takim razie. Wszystko się zgadza. I wszystko się ładnie chyba ułożyło. No zobaczcie, przeciwnik. No, poddał partię. Wow. Yy, no. Wow. No cóż mogę powiedzieć. Wyszło. Wyszło. Szybko, tylko wrzucę analizę. Yy, wrzucę analizę na początek gry, yy, żeby sprawdzić, czy tam wszystko było w porządku. Tak, dosyć powierzchownie, oczywiście to zrobię. Tutaj jest równo. Ok, goniec tutaj, tak. H3 Czyli widać, że. O, Hetman C8 niedokładne. C6 należało zagrać. Hetman C8, król Skoczek niedokładne. Goniec na E3 powinien zagrać. Tutaj król też źle. Trzeba było od razu Hetmanem. No dobra, poszło jak tu poszło, d4 i zaczął tutaj trochę grać. f4, c6, skoczek. A, należało zbić, czyli należało zbić, zbić i zagrać f5. No dobra. Człowiek uczy się całe życie, jednak poszło f5. d5 gorsze niby, ale to wszystko przeliczyć to też nie tak łatwo. Hetman d2 gorszy, wieża g8, wszystko wyszło pięknie. No właśnie, zobaczcie, poważny błąd skoczek F4. A jak inaczej można było wieża F3? No ale ciężko człowiekowi zagrać taki ruch, bo dostanie taki na przykład ruch. Czy po wybiciu wieża F7. Skomplikowana w każdym razie pozycja. Skoczek G3. No to tutaj wyszło już super. Sk a, skoczek scena. E, no chyba bez większego znaczenia. I dobrze wyczute jednak skoczek zbił na E4. Dobrze. Hetman C2, Hetman H4. Tu jeszcze wybicie chyba bez. Tak, bez znaczenia. To dobre posunięcia. Hetman H4 lepsze. No ale to dobra. No to widzicie, że cały czas zobaczcie ogromna przewaga minus 7. Król. No znowu podstawka. Ciężko lepsze ruchy. Jak Król G1, to Hetman H4. To zwracam na to uwagę, bo goniec patrzył. Tutaj, tutaj. Wierzę F1. I czy goniec B5? No nie, no szachuj dzisiaj jak Stokwisz. No tak, to jeszcze, zobaczcie, jakby tak poszło, to jest bicie na F4. Jest na przykład szach, ja to sobie to liczyłem i tutaj, no dobra, to się wszystko zgadza. Tak, tak, tak i tak. I tu jest koniec. No dobra, wyszło pięknie. Dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach, czy coś takiego Wam się podoba. No, partia myślę, że, myślę, że niezła. Dobra, dzięki, do następnego razu. Cześć.